tej części Warszawy we vlogu jeszcze Wam nie pokazywałem. Jest bardzo inspirująca. Tak samo inspirująca prawdopodobnie jak mój gość czy mój rozmówca. Jeśli pamiętacie, ostatni odcinek pisał do mnie Marcin Osman, do którego właśnie dzwonię. Mam nadzieję, że odbierze. Halo? No cześć Marcin, cześć. Witaj. Zapraszałeś do Poznania, ale no to się niestety nie udało, natomiast myślę, że taka wideorozmowa zastąpi nam rozmowy na żywo, chociaż... Przyleciałeś światłowodem. Tak, światłowodem przyleciałem. Powiedz, co dobrego u Ciebie, bo ja się zatrzymałem na Twojej książce Biznes ucieka, jeśli dobrze pamiętam i nie przekręciłem tytułu. Biznes się ucieka. Ona powstała już 5 lat temu, 6. To dużo Ci ominęło. 6 lat temu, no właśnie. Marcin Osman dalej się zajmuje biznesem, dalej, jakby to powiedzieć, inspiruje przedsiębiorców. A cóż ja mógłbym innego robić, jak nie biznes i nie tworzenie kolejnych projektów? No dobrze, to powiedz, co dobrego się w tym czasie wydarzyło, bo z tego, co już sobie podejrzałem, to wydajesz polskie tłumaczenia dosyć ciekawych, inspirujących książek. Tak z grubsza, prawda? No, przez te lata powstało całe wydawnictwo SM Power. Mhm. Wydawnictwo, czyli kilkadziesiąt wydanych książek, napisanych książek, kursy systematyki publishingu i w tych kursach wzięło również udział setki osób. No i mocny rozwój społeczności SM Powerowo-Osmanowej, czyli te zasięgi są już na tyle znaczne, że mogę bazować w sumie na własnych społecznościach pod kątem komunikacji produktu i sprzedaży. No właśnie, Marcin Osman pomaga przedsiębiorcom jeszcze więcej zarabiać. Tak wyczytałem, tak wyczytałem na profilu Twoim. A co to znaczy, że co? Kupując książki Twojego wydawnictwa, mój biznes będzie mógł więcej zarabiać? Jeżeli wdrożysz lekcje, które tam znajdziesz, to tak. Samo książki tego nie zrealizuje. Wiele osób chce pominąć etap działania. A my od samego początku komunikujemy, że chodzi o czytanie i działanie, więc samo kupno książki nic nie zmienia. Nas kupno książki, wdrożenie, zdecydowanie tak. No właśnie. Powiedz, jakie tytuły ostatnio wydaliście na polskim rynku i jak wygląda w ogóle taki proces wydawania? No bo ja sobie to tak wyobrażam, że od lat na rynku istnieją duże wydawnictwa, które są chyba zainteresowane tematyką biznesową. A nagle pojawia się Marcin, który część tego rynku bierze dla siebie i robi to, z tego co bynajmniej słyszałem, w miarę dobrze. To ja nikomu niczego nie zabieram, znaczy nie przejmuję tu... No w cudzysłowie, tak. Nie, tylko bardziej doprecyzowuję, że chodzi o nowe książki, które w ogóle nie powstały jeszcze, ale faktem jest to, że sporo wydawców takich klasycznych i już starych, wiekowych się dziwi, who the fuck is Osman i jak to jest możliwe, że zgarną mi przed nas jakiś fajny tytuł. I to się dzieje coraz częściej. Moim celem jest szukać tytułów, których nikt nie chce, a ja widzę w nich potencjał, aniżeli walczyć o te, które ściągają rekinów i tam się, wiesz, krew leje. Ostatnio wydaliśmy książki Stevena Pressfielda, 6 książek. On jest mistrzem twórczości, to dedykowane jest głównie twórcom, ale teraz każdy z nas jest twórcą, bo działając w internecie, mając firmę, tworzysz treści. Mm-hmm. Więc to jest Steven Pressfield. Będzie na jesień książka Wima Hofa o tym, w jaki sposób ekspozycja na zimno i oddychanie może poprawić twoją odporność. Jest książka z Rafałem Mazurem, z Tajem Drapieżnikiem. Są książki Gary'ego Wajnerczuka, książka Tonego Robinsa, Lori Greiner, Diamond John. I tak można by wymieniać długo. No właśnie, Wajnerczuk się już przejawia, bo ja z tego co pamiętam, to jego recenzja, taka krótka, pojawiła się właśnie w tej twojej książce Biznes ci ucieka, tak? Więc ten gość... Tak, recenzja mojej książki by Wajnerczuk pojawiła się zanim w ogóle myślałem o byciu wydawcą jego książek. Mhm. Jak to być wydawcą takiego wymiatacza marketingu?
bardzo dobrze. Bułgaria jest super partnerem do promocji, jest najbardziej aktywnym z wszystkich autorów, najbardziej chętnym pomocy w zakresie promocji jego książki w Polsce, koautor. Aha. Ja mam trochę taki problem, bo często gęsto spotykam się z takim stwierdzeniem, że te książki, między innymi te, które ty wydajesz, czy Briana Tracy, czy akurat Briana Tracy nie wydajesz, tak, ale no mówię o tego typu książkach, spotykam się z takim stwierdzeniem, że po co to w ogóle czytać, jak to jest taki Paulo Coelho biznesu? Masz na to jakieś wyjaśnienie, wytłumaczenie, że jednak warto sięgnąć po tego typu książki? Nie, bo jeżeli ktoś w ten sposób myśli i mówi, to on nie jest klientem tej książki, nie zamierzam go w ten sposób przekonywać, żeby jego zdanie się zmieniło. Aha, ale tak w ogóle nie masz na to jakiejś tam teorii? No bo jednak jakby nie patrzył, te osoby dzielą się swoim jakimś dosyć sporym doświadczeniem biznesowym, prawda? W wielu tytułach. Więc czytanie tego, oczywiście jeden do jednego przełożyć nie da rady w zasadzie niczego, tak? Natomiast sięgnięcie po tego typu książki może trochę otworzyć umysł, czy nawet zainspirować przedsiębiorcę do rozwoju. Ale niektóre książki są książkami narzędziowymi absolutnie how to, czyli dokładnie pokazują, co musisz zrobić, żeby osiągnąć ABCD i tam wręcz jeden do jeden masz efekt. Inne są książkami inspiracyjnymi, gdzie masz czyjąś biografię i możesz się na tej biografii nauczyć, dowiedzieć, zainspirować, spoko. Ale książki how to, znaczy moja książka Jak sprzedawać więcej, jest książką how to. Masz 100 sposobów i je wdrażasz jeden po drugim. Masz tego efekt. To nie ma inspiracji, motywacji. No okej, dobrze. A jeżeli mówimy o konkretnych wskazówkach, to się przekłada, no, czy trzeba mieć biznes dokładnie tak samo skrojone jak twój, bo też się spotkałem z takimi teoriami, że ciężko jeden do jednego coś powtórzyć, tak? Michał Szafrański... Bo nie da się jeden do jeden skopiować życia bohatera książki, który robi poradnik autobiograficzny z jego lekcjami, a jeżeli masz książkę How To, to możesz użyć każdego narzędzia i z mojej książki możesz użyć 100% narzędzi, i z czego pewnie aplikowalne do ciebie tak idealnie będzie 68%. A to jest 68 narzędzi, które możesz wziąć, wdrożyć i będą działać. No dobrze. Powiedz, czy jeżeli ktoś ma pomysł na książkę biznesową albo ma dosyć ciekawe doświadczenie, to czy ty jesteś wydawcą, który taki tytuł może wydać, czy raczej nie podejmujesz się takiej nie pracy? Nie wydajemy książek Polaków. Wydajemy tylko wyłącznie książki Polaków. W sensie mnie i Kamili Krug jako właściciel wydawnictwa. Dlaczego? Dlaczego tak, a nie inaczej? Skupiamy się na amerykańskich bestsellerach. To jest wybór strategii. Że łatwiej jest mi pracować z amerykańskim tytułem, który jest napisany przez turbo wymiatacza. Mam w sumie dowolność, jak promuję taką książkę w Polsce. I robię to po swojemu. Czyli ja wolę robić to po swojemu, niż naginać się do czegoś, co polski autor będzie chciał. To jest po prostu mój wybór sposobu i stylu pracy. Okej, okay. No dobrze. To może kilka tytułów, które są godne uwagi, warto było sobie w najbliższych tygodniach przeczytać i sięgnąć. Bo rozumiem, że wydawnictwo, też na stronie wydawnictwa możemy sobie te tytuły zamówić bez problemu, prawda? No pewno. No, moją biblią wydaną w zeszłym roku jest Felix Denis, Jak zdobyć bogactwo. I ta książka może ma taki mocno tani tytuł. Jak zrobić bogactwo, natomiast jest antyporadnikiem, jak to zrobić, innymi słowy. Pół książki pokazuje, czemu nie warto tego bogactwa osiągać, a drugie pół, co należy zrobić, aby swoje szanse temu zwiększyć. Jest napisana przez brytyjskiego miliardera, który od kilku lat już nie żyje, więc ta wiedza jest cały czas świeża, więc to jest książka sztos. Albo książki Pressfielda, ale czego potrzebujesz? Szukasz narzędzi autu, szukasz inspiracji, książek z kategorii biograficznych. Wydaje mi się, że osoby, które... Wydaje mi się, że osoby, które tego vloga oglądają, raczej chciałyby konkretne wskazówki, konkretną wiedzę. Ja staram się oczywiście... Często słyszę takie zdanie, że potrzebujemy konkretów, mięcha, czegoś tam. Dajesz to mięcho i konkrety. I spora część osób jest rozczarowana, bo mówi, to już? No tak, no masz konkret, robisz, wdrażasz, jest efekt. Więc nie do końca wierzę takim właśnie opiniom, że ja potrzebuję konkretu. Konkret bez kontekstu, bez wytłumaczenia, bez przykładu jest dla wielu osób w ogóle
wdrażalny, w ogóle nie widzę, jak go zrobić. Okej, no dobra, to jeszcze jeden jakiś dodatkowy tytuł, który twoim zdaniem, którego nie należałoby przegapić twoim zdaniem, albo po który należałoby sięgnąć, może tak. Bardzo lubię książkę Diamonda Johna, Siła przedsiębiorczości się upadku. Jest to książka oparta na case study autora i jego współpracowników, czy biznesu, w który zainwestował, i pokazuje, co zrobić, aby już biznes, który rozwinąłeś, nie upadł, a często upada przez to, że zapominasz o wartościach i tej filozofii, na której stworzyłeś w ogóle ten biznes. Czyli ludzie potrafią stworzyć biznes, mając zero kapitału, wychodzi im, gdy pojawia się kapitał, na przykład budżet na marketing, to go wydają i go tracą. Dlaczego tak się dzieje? Bo zapominają o podstawach, na których w ogóle tworzyli czy rozbudowywali biznes. Okej. Okay. Recenzje wybranych książek można znaleźć też na twoim kanale na YouTubie, dobrze mówię? Można znaleźć na kanale YouTubie u mnie, można czytać recenzje ludzi, którzy już te książki przerobili. Dużo się dzieje na Instagramie, można sobie wejść w oznaczenia postów u mnie na profilu i zobaczyć tam setki, jeśli nie tysiące zdjęć czytelników, którzy zdjęcia książek wrzucili. I możesz sobie wyrobić swoje zdanie, możesz czytać albo recenzje i na podstawie tego wybrać sobie książkę, a możesz sobie wybrać książkę według własnych zapotrzebowań czy intuicji. Dobra, Marcin, to tak na koniec tylko zapytam, czy zaobserwowałeś może w ostatnich tygodniach, żeby klienci czy czytelnicy skupiali się na jakichś konkretnych książkach? No, sytuację na rynku mamy w niektórych branżach dramatyczną. Czy to oznacza, że teraz przedsiębiorcy sięgnęli czy sięgają po książki, żeby się doedukować? Ja nie zauważyłem, żeby jeden tytuł miał przewagę wiodącą. Cały czas trzyma się ta kategoria bestsellerów, takich jak Sprzedawaj Więcej, jak książki Gary'ego Vaynerchuka. Doszedł Pressfield, to jest nową książką, nowymi książkami, więc stąd jest na niego mocny popyt, bo ich nie było wcześniej wydanych. Tim Grover, Nieustępliwy, on jest książką autorstwa Tima Grovera, który był trenerem Michaela Jordana. Bardzo fajnie traktuje o mindsetie. To nie jest książka stricte motywacyjna, ona jest książką narzędziową do swojej właśnie motywacji, drive'u i energii do działania. Więc też ja w różny sposób przekierowuję rekomendacje książkowe w zależności od kontekstu i potrzeby konkretnej osoby. No dobra, czego ci życzyć w tych, jak to mówią niektórzy, trudnych czasach? Zdrowia, bo życzę sobie sam ogarnę. No dobra, no to życzę ci zdrowia. Pracujesz nad jakimś nowym tytułem, czy na razie dałeś sobie cały czas, spokój? Permanentnie. Tak? Cały czas. Zdradzisz coś na ten temat? Pracujemy nad książką Wima Hofa. Kończymy książki Pressfielda, bo to jest 6 tytułów. Wygraliśmy licytację na książki Tilmana Ferritty, Shut Up and Listen. No więc cały czas coś się dzieje, cały czas. No dobra, no to czekamy na te tytuły. Tymczasem, tak jak chciałeś, życzę ci dużo zdrowia. Jak widzisz, pogoda w stolicy rewelacyjna, mam nadzieję, że w Poznaniu również. Pięknie. Więc można wziąć książkę i sobie wybrać się do parku i sobie poczytać, tak? Myślę, że dokładnie. To najlepsza Dzięki rekomendacja. Dzięki wielkie za rozmowę. Dzięki, do usłyszenia, cześć. Cześć, cześć. To właśnie książka, o której rozmawiałem z Marcinem Osmanem. Polecam. Książka sprzed 6 lat, ale prawdopodobnie dalej aktualna. I jeżeli chodzi o książki, to w zasadzie na dziś tyle. Książki zamieniam na księżniczki, bo właśnie dwie takie księżniczki do mnie dołączyły. Cześć. Hej. Pewnie znacie już te dwa potwory z poprzednich odcinków, Julcia i Lenusia. Brakuje tylko najmłodszej. A okazja jest taka,
że dziewczyny mają na świadectwie same piątki i szóstki. Dlatego idziemy na super deser do restauracji Kuby Wojewódzkiego. Zgadza się? Tak. No dobra, ruszamy w kierunku Złotej. I nie przypadkowo Złota, bo dzisiaj właśnie Kuba Wojewódzki otwiera swój nowy punkt przy Złotej. Niewinni Czarodzieje 2.0. To już trzeci lokal, dla tych, którzy nie wiedzą. Idziemy przetestować super desery. Ślinka Wam już leci? Tak. No to idziemy. Dobra, pierwszy wybór za nami. Julka, co wybrałaś? Szejka truskawkowego. Ile nam je pewnie zaskoczy, co wybrałaś? Szejka. O kurczę. Kuby nie ma w lokale, co prawda, ale dziewczyny sobie chcą zrobić zdjęcie z Kubą. Lenuś, też? No i jest i Kuba. Mówiłem, że będzie. Desery obiecane. No dobrze, i po deserach ruszamy, dziewczyny, gdzie? Do byłej fabryki Norblina. Pamiętacie? Nagrywaliśmy tam dokładnie 6 lat temu filmik. Pierwszy filmik, który miał być początkiem vloga, ale się nie udało, skończyło się na tym jednym filmiku. Pamiętacie ten filmik i fabrykę? Mieliśmy tam własny ogródek, który podlewaliśmy. Jeszcze byłyście takimi małymi brzdącami. Także pokażemy Wam dzisiaj ten filmik do oceny, a przy okazji zobaczymy, co ciekawego w tym miejscu się buduje. A buduje się spory obiekt. Także smacznego, dziewczyny. Jemy szybko i uciekamy pokazać fabrykę Norblina. Jak smakowały desery u Kuby? No niestety burza nas złapała, dziewczyny już przebrane, ale idziemy Wam pokazać dawną fabrykę Norblina. Teraz tam coś budują, tu już z daleka widać. Co, dziewczyny, pokażemy wszystkim filmik, który 6 lat temu nagrywaliśmy? No dobra, my będziemy sobie spacerować, a tymczasem za chwilę na ekranie zobaczycie 1,5 minuty filmiku właśnie nagrany w miasto i ogród, tak się ten projekt nazywał, tam mieliśmy swój ogródek, nie tylko my, także miłego oglądania. Avec tes yeux couleur d'automne, tes joues qui fondent, le ventre creux. Qu'est-ce que tu veux, basta qui t'aime? Besoin d'amour et de tendresse, de contre-jour et de caresses. Pour petit cœur nécessite qui fait la manche dans mes cheveux. Qu'est-ce que tu veux? Que je te prenne, que je t'étreigne, que je te joue sur mon piano, que je t'allume, que je t'éteigne, que je te couche sur le dos. Mais ce soir, t'as pas de veine, je suis la Vénus du Milo. Róg prostej i żelaznej i tutaj już po prawej dawna fabryka Norblina. Niebawem będzie tu potężny obiekt. Miejmy nadzieję, że też wrócą te wszystkie biobazary i projekty typu miasto i ogród. Co, dziewczyny, idziemy zajrzeć za płot, zobaczyć, jak to wygląda? No dobra, to ruszamy, mamy zielone.